którą za chwilę zobaczymy, wydarzyła się naprawdę. Niecałe 100 lat temu w małej wiosce Wolna żyła tam kilkunastoletnia dziewczyna, Karolina, o której sam ojciec święty Jan Paweł II powiedział: święci są po to, by nas zawstydzać. Co takiego zadziwiającego było w tej dziewczynie, która żyła w zwyczajnej wiejskiej rodzinie? Przecież mieszkała ona wraz z rodzicami i rodzeństwem w zwykłym drewnianym domu, krytym słomą, w którym każdy dzień wyglądał prawie tak samo. Rodzina Kusków wiodła skromne życie w czasach, w których nikomu się nie przelewało. Kim była ta młodziutka dziewczyna, nazywana wśród mieszkańców wsi aniołem w ludzkim ciele? Zostało trochę zupy, a i chleba się znajdę.
innych ludzi na tym świecie. Mamo, chciałaś, żeby za te pieniądze zarobione na pańskim kupiła sobie nową chustę. Ale mi nie potrzeba tak bardzo. Staram się po prostu dobra. Pójdźmy mi dać te pieniądze temu projektowi. Musisz taki pokrzywdzony. Dobrze, Karolciu, ale nie będzie w tym pieniędzy na chustę. To nic, mamusiu. Dajmy mi. Niech cię dziecko Bóg błogosławi za twe serce. Już ci pójdę, a będę się modlił za ciebie, aby ci świat nie zgorszył. Choć naprawdę jak anioł. Takich ludzi po prostu do nieba powinni brać. Jak przyjdzie czas. Póki co Karolina jest wszystkim na ziemi potrzebna. Wszyscy jej potrzebują. Idź tu do domu. Powiedz mi, że to przewołaj tę starszą szkoła. No bo wracaliśmy z pola, aż nam się droga duszyła i zrobiło się nudno, to postanowiliśmy się ścigać. No i biegliśmy i zobaczyłem, o kamień i stało się, no patrz jaka dziura w spodniach. Nic się nie przejmuj. Zdejmij je, a ja szybko zaszyję tę dziurę, zanim jeszcze mama wróci do domu. No po co miała wyjechać? Jesteś kochana, jak ty to naprawisz, to mama nie pozna się, co się stało. Zawsze zaradzić, gdy trzeba. Co bym zrobił, gdyby ciebie nie było? Chodziłbyś bez portu. Ale na szczęście ty zawsze z nami będziesz. Proszę, Stasiu. Oto spodnie. Prawie nowe. Dziękuję, siostrzyczko. Teraz już będę kochała. Ukazywała się tak przez kilka kolejnych miesięcy.
przypominała o odmawianiu różańca i pokucie dla tych, co obrażają Pana Boga grzechami. Odpowiedź na tych cudach. Pewnego dnia Bernadeta prawie godzinę klęczała zatopiona w modlitwie, trzymając w obu rękach zapaloną świecę. W tym czasie płomień świeci przez kilka minut dotykał jej dłoni, ale nie pozostawił najmniejszego śladu oparzenia. Widziały to tysiące osób. Były też inne cudy. W miejscu, w którym wskazała się pani, wytrysnęło cudowne źródło. Ludzie pijący tą wodę odzyskiwali zdrowie. To wtedy na pewno wszyscy uwierzyli. Niestety, nie wszyscy się też zmienili. Bo jeśli ktoś nie chce się zmienić, to choćby różne dziwy widział na własne oczy, to i tak się nie zmieni. To jak można takiego kogoś przekonać? Trzeba się modlić za takich ludzi. A najlepiej na różańcu. Tak, to będziemy teraz więcej różańców odmawiać. Czyli ludzi, dla których trzeba się modlić. O Maryjko, tak nas mało należy jeszcze do bractwa wstrzemięźliwości. Napisz się i ty. Karolciu, ale po co? Ja przecież i tak nie piję. Nie mam nawet 18 lat. Ale na pewno znasz takich, co za dużo piją. No pewnie, u nas ich nie brakuje. To za nich właśnie musimy podejmować modlitwę. Żeby Pan Bóg się nad nimi zlitował, przebaczył im i pozwolił zerwać na łowie. Dla pijaków też trzeba się dużo modlić. A sami nie mogą się do siebie modlić? Mogą, ale są słabi. Dlatego powinniśmy im pomagać. Sami nie dadzą sobie rady. Ja wiem, jak trudno przestać pić. Mój sąsiad tego nie potrafi i ciągle chodzi pijany. U niego w domu jest mnóstwo wód i dlatego zawsze ma wódkę pod ręką. Nie, znam go! W wielu wiejskich domach jest podobnie. A do naszego domu to często ucieka sąsiadka, bo kiedy mąż przychodzi z tarczą, to ją bije. Dzieci chowają się po kątach, tak się boją. Widzisz więc, jak to trzeba modlić i ofiary za nich. O, przekonałaś mnie. Zapiszę się do bractwa. Jak dobrze, że mamy cię taką dobrą i mądrą. Ale nie chwalcie mnie, bo to nie przystoi. To Pan Bóg będzie nas oceniał w niebie. Jeśli na to zasłużymy, to nas pochwali i nagrodzi. Poczekajmy cierpliwie. To strasznie długo będziesz musiała czekać. Jesteś jeszcze młoda i zanim się zestarzejesz. A któż to może wiedzieć, ile będziemy czekać na spotkanie z Panem Bogiem? Tylko On sam to wie. Niektórzy mają to szczęście, że nie muszą czekać za długo. Bo ojciec niebieski zrobił sobie jak najprędzej. Zabierać z tego świata zanim się zdarzają. Wtedy są wiecznie w nocy. Oczywiście, ale musicie wiedzieć, że w niebie nawet ci, co zmarli w sędziwym wieku, są piękni i młodzi. Jak pięknie musi być w niebie. O tak. Dlatego trzeba się dużo robić i być dobrym, żeby nie pójść do piekła, tylko do nieba. Thank you.
Karolczu, już nie wiem, co powiedzieć. No właśnie, już chciałabym zostać jutro w pracy do wieczora. A cóż ty tam będziesz tyle czasu robić? Przecież będę się modlić. Przecież droga krzyżowa. Tyle godzin do siedzenia, za dużo tego głosu dla ciebie. Nie będę to zjadł. A co mi tam? Ja nie chcę. Człowiek pustelnik jaki. Jaki tam znowu pustelnik? Pustelnik siedzi tylko i się modli. A ja mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Tylu ludzi wokół. Jak to widzę, bo postę to mi tam nie wyrobił. Usta pocieszę. Przecież mu pomogę nie. Dobranoc, panie. Na długo też do domu. Lipca 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Dotychczas ciche równiny nadwiślańskie zaroiły się od wojska. Wszędzie było pełno kwaterujących żołnierzy. Nie ominęli też i Wałbrudy, gdzie pojawiły się wojska rosyjskie. Mieszkańców ogarnął strach, szczególnie zaś dzieci i kobiety wobec niewiadomej przyszłości. Zwłaszcza, że w wiosce pozostali nieliczni mężczyźni. Dla rodziny Kusków najtragiczniejszym dniem stał się 18 listopada 1914 roku. Idziemy do wczoraj. Ładna jesteś. Ty mi do...
drogę pokażesz. Błagam pana, niech ona zostanie. Milcz! Ruszać się, już! Bo do wieczora nie zejdziemy przed tempem. Ja pójdę sam, to powiem. Milcz, mówię! Błagam pana, weźmy się teraz z dziećmi w naszym domu. Wstawaj, idziemy do wczera, już! Ruszać się! Karolinę do lasu. Ta stawiała silny opór i starała się go odepchnąć. Gdy nadarzyła się ku temu okazja, wyrwała się żołnierzowi i zaczęła biec w stronę podmokłego lasu. Liczyła na to, że napastnik ugrzęźnie wpadnie. Podczas ucieczki zgubiła buty, przez co poraniła sobie nogi na leśnej ostrężynie, a także udarła spódnicę. Rozwścieczony żołnierz gonił Karolinę przez ponad kilometr. W końcu wyciągnął szablę i ciął ją w tył głowy. Wtedy dziewczyna zrozumiała, że walka idzie o życie. Widząc to, żołnierz próbuje wykonać następny cios. Podniosła prawą rękę, by się bronić. Szabla opadła. Znowu sprawę przed ramię. Dziewczyna lewą ręką chwyciła katowską broń żołnierza. Żołnierz wyrwał szablę, obcinając dziewczynie palce. Teraz następował cios po ciosie. Ostatni padł na szyję, przecinając aortę szyjną i tchawicę. Dziewczyna upadła na ziemię. Śmierć nastąpiła w ciągu kilku minut. Nie może być. Bóg tak chciał.